Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. Moi drodzy, to już 60. odcinek w tej wersji kanału. Jest mi bardzo miło, że grono widzów, subskrybentów i słuchaczy się powiększa. Moi drodzy, wczorajszy odcinek był dosyć taki mocno denerwujący i nie ukrywam, że spowodował to burzę w komentarzach i bardzo dobrze. Tak miał spowodować. Dlatego też na początku dzisiejszego odcinka chciałbym się do kilku komentarzy właśnie odnieść, co niniejszym uczynię. Moi drodzy, pierwszym komentarzem, który chciałbym wam tu pokazać, do którego chciałbym się odnieść, jest to komentarz, za który bardzo dziękuję, bo jest on bardzo cenny. Pani Hanny 8519. Pani Hanna napisała: Szanowny panie Kubicki, sami sobie zasłużyliśmy na brak szacunku wszystkich sąsiednich narodów. Sami jesteśmy winni, mamy się czego wstydzić jako naród. Nie pamiętając o II wojnie, miliony Polaków pojechały obsługiwać SS-manów i pracować u niemieckich Bauerów. Jesteśmy dla Niemców tanią siłą roboczą. Punkt drugi. Miliony Polaków jest tanią siłą roboczą dla Norwegów, Brytyjczyków, Holendrów, Szwedów i tak dalej. I do tych dwóch punktów chciałbym się odnieść, bo tak naprawdę to jest jeden punkt. Szanowna Pani, nie uważam tak. Nie uważam tak, dlatego że z tego, co ja obserwuję, Polacy, którzy są na emigracji, mają większą świadomość patriotyczną niż ci, którzy tak naprawdę mieszkają w Polsce. Tak, ja to widzę. Ja to widzę. Sam po sobie zresztą to widzę. Ja też nie mieszkam w Polsce. Jako ciekawostkę powiem, szanownej pani, że ja mieszkając za granicą, pracuję za granicą, proszę sobie wyobrazić, pracuję w polskiej firmie, tak, w polskiej firmie, nazwy jej oczywiście nie wymienię, bo nie mogę, nie zostałem upoważniony do tego i nie uważam, żeby Polacy pracujący za granicą byli tanią siłą roboczą, wręcz przeciwnie. Od ładnych kilku lat uważa się, że Polacy są wybitnymi fachowcami. Oczywiście ja wiem, są osoby, które zachowują się tak, jak się zachowują, nie dają z siebie tyle, co mogłyby dać, żeby wstydu nam nie przynosić. No cóż, wszędzie są tacy. Natomiast uczciwie powiem, sam widzę tutaj, jest to znikomy promil tak naprawdę. Na 100 osób może jedna jest taką, można powiedzieć, czarną owcą. I nie uważam, żeby Polacy byli tanią siłą roboczą, powtarzam jeszcze raz, wręcz przeciwnie. A świadomość patriotyzmu u Polonii jest przepotężna, proszę mi wierzyć. Zresztą proszę sobie spojrzeć na działania patriotów za granicą. Na przykład w Wielkiej Brytanii jest taka grupa patriotyczna Polskie Dywizjony Lotnicze. I jest wiele różnych innych grup, które propagują polskość, dbają o polskość, dbają o miejsca pamięci polskie, tak? A w Polsce? No cóż. Punkt trzeci. Miliony Polaków stało się sługami Ukrainy, zapominając o Wołyniu. I tu, proszę panią, uważam osobiście, że popełniła pani pewne nadużycie. Nie miliony Polaków, a miliony polskojęzycznych stało się sługami Ukrainy, zapominając o Wołyniu, a niejednokrotnie są to Ukraińcy z polskimi paszportami i nazwiskami. Tak, doskonale wiemy, jak dorwali się do tych paszportów i polskich nazwisk. To nie jest żadna tajemnica. Także tutaj, szanowna pani, no nie zgodzę się w tym punkcie. Nie Polacy, a polskojęzyczni. Punkt czwarty. Rosja była gwarantem naszych granic zachodnich, a tymczasem politycy oraz miliony Polaków plują na Rosję, podżegają do wojny z Rosją. Pierwszej części tego punktu nie rozumiem. Rosja była gwarantem naszych granic zachodnich. Tego nie rozumiem. Natomiast co do drugiej części tego stwierdzenia, jak najbardziej tak. Tylko że, szanowna pani, znów nie Polaków, tylko polskojęzycznych i polskojęzycznych polityków. Proszę być precyzyjnym, naprawdę, to jest bardzo duża różnica. Jedna litera, jeden wyraz, a różnica kolosalna. Przykład? Proszę bardzo. No właśnie. Punkt piąty. Wojna z Rosją doprowadzi do zagłady naszego kraju, ale sami na to pracujemy, sami na to zasługujemy. No i tu, szanowna pani, pełna zgoda. A już mówię dlaczego. To, że sami na to pracujemy, to ja powiem ze swojej strony jako Polaka.
zbyt mało jeszcze prawdziwych Polaków mówi głośno, że nie popiera wojny. To jest jedna sprawa. Zbyt dużo Polaków toleruje zachowania polskojęzycznych propagatorów wojny. I tak to, moja szanowna pani, widzę. Generalnie bardzo dziękuję za komentarz. Tak, moi drodzy, takie komentarze są bardzo istotne, bo nie musimy się we wszystkim zgadzać. Natomiast ważne, żebyśmy doszli do wspólnego wniosku. I ten punkt piąty to jest takim wspólnym wnioskiem. Następny komentarz, do którego chciałbym się odnieść, jest to komentarz użytkownika Didmusica. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Napisał tak. No właśnie, zawsze byliśmy ofiarami, a to nie świadczy dobrze o inteligencji naszego narodu, ponieważ udowadnia, że nie potrafimy odróżnić głupoty od dobroci. I tu, szanowny kolego czy koleżanko, pozwolę się z tobą nie zgodzić, bo to, że byliśmy ofiarami, to nie znaczy, że jesteśmy głupi. To znaczy tylko tyle, że mamy szczere serce, otwarte serce, dobrą wolę i jesteśmy przyjaźni. A to, że ktoś nas wykorzystuje, to świadczy tylko o tym, że ktoś jest po prostu wredny i podły. A wcale nie uważam, że nasz naród jest głupi i nie mało inteligentny, ponieważ historia pokazuje, że praktycznie większość obecnych na przykład wynalazków we współczesnym świecie zawdzięczamy Polakom. To taka ciekawostka. Nawet to, że się łączymy ze sobą, to też zawdzięczamy dzięki Polakom. Kto nie wie, wygooglować. Tutaj pod spodem Didmusica jest komentarz Czesław Bodzon 6023. Napisał: obawiam się, że współczesna młodzież ma gdzieś ojczyznę, a z historią jest na bakier i źle widzę losy naszej ojczyzny. Smutne to, bardzo smutne, a nawet tragiczne. Pozdrawiam. Również pozdrawiam Czesława Bodzona. Natomiast jest jedna rzecz. Szanowny Czesławie, czy Czesławie, nie wiem, czy to jest błąd, czy tak specjalnie, ale niech będzie Czesławie. Czyja to jest wina, że większość młodzieży ma gdzieś ojczyznę, a z historią jest na bakier? Ja zawsze powtarzam, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. To jest wina pokolenia na przykład takiego jak moje, pokolenia wcześniejszego, że tej młodzieży odpowiedni sposób nie edukował, nie kształcił, nie tłumaczył. Tak, to nie jest wina tej młodzieży. Bo skąd oni mają wiedzieć, co jest dobre, a co jest niedobre? No powiedz mi, Czesławie, skąd oni mają to wiedzieć? Facebook im tego nie powie. Twitter też im tego nie powie. I reszta social mediów też im tego nie powie. Bo to są tylko narzędzia. To, co kształtuje tak naprawdę młodego człowieka, to jest rodzina. Nie szkoła ani social media. To jest rodzina. Tak, moi drodzy, i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o komentarze. Tych komentarzy jest bardzo wiele. Ja bardzo wszystkim dziękuję za każdy komentarz. Tylko jedna rzecz. Jeżeli ktoś tam pisze komentarze z jakimiś słowami, na które ja nie mam wpływu, nie miejcie pretensji, że komentarze się nie ukazują, bo to odgórna jest taka decyzja. Wiecie, czyja. I pewne wyrazy są po prostu na cenzurowanym. Nie mam na to wpływu. Jeżeli algorytm wychwyci jeden wyraz, automatycznie komentarz spada. Nawet ja go nie mogę zaakceptować. No cóż, takie tu są dziwne reguły. Podobno jest wolność słowa. Podobno. Moi drodzy, a teraz chciałem wam coś pokazać i śmieszno, i straszno. Ale zacznę inaczej. Kojarzycie takich dwóch rosyjskich pranksterów, Wovan i Lexus? Niektórzy kojarzą. Wovan i Lexus to są ci, którzy dzwonią do polityków, podając się za kogoś innego i wkręcają ich. Dzisiaj pokażę wam, jak wkręcili Radka Applebaum-Sikorskiego. Wovan i Lexus zadzwonili do Sikorskiego, podając się za Petra Poroszenkę. I co wy na to? A co wy думаете o Severnym Potoku 2? Nas пытаются обвинить в этой проблеме, но... Но в Польше мы так к этому относимся. Кто бы это ни сделал, он проделал хорошую работу.
И теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили этого. Но вы знаете, кто были те люди, которые пытались этим воспользоваться? Я знаю, что у нас есть подозрения. Мы читаем газеты. Да, я, кстати, знаю одного из них. Я на 100% уверен, что он был украинцем. Но это совершенно секретно. Ну, так пишут немецкие газеты, потому что это должно быть правдой. Так, мои дорогие, там są polskie napisy. Oni rozmawiają po angielsku. W tle jest lektor rosyjski. No bo wiadomo, Vovan i Lexus to Rosjanie. To chodziło o to, żeby po prostu ludzie w Rosji też wiedzieli, o czym była mowa. Ale powiem tak, mina i te kilka zdań wypowiedziane przez Sikorskiego jest więcej warte niż 1000 słów. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo ja mam swoje zdanie, ale czekam, kiedy wy się odpalicie. Tutaj ten wywiad oczywiście cały nie jest pokazany, to jest tylko taka krótka część. Natomiast ja wam przeczytam transkrypcję, bo mam tą transkrypcję. Zacytuję. Rozmawialiśmy z Radosławem Sikorskim w imieniu starego znajomego Petro Poroszenki. Znany ze swoich antyrosyjskich wypowiedzi, minister był bardzo szczery. To Polska może pomóc Ukrainie wysłać na prąd uchylających się? Sikorski odpowiedział, jesteśmy gotowi pomóc w poborze waszych obywateli do wojska w Polsce. Ponadto Polska będzie w stanie wyszkolić kilka ukraińskich brygad, ale polscy żołnierze w Ukrainie to niemożliwe. Tak, ja czytam, tak jest, jaka jest transkrypcja. Tak jak powiedział Sikorski, on powiedział w Ukrainie, nie na Ukrainie, więc czytam słowo w słowo. Jednocześnie Sikorski uważa za konieczne blefowanie i publiczne wspieranie Macrona, aby Putin się martwił. Naprawdę, panie Sikorski, bądź pan poważny człowiek. Ale do kogo ta mowa? Ale lecimy dalej. Zapytany o przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, minister spraw zagranicznych bez ogródek powiedział, że ten proces może potrwać przynajmniej 10 do 15 lat. Sikorski, który aspirował do stanowiska sekretarza generalnego NATO, uważa, że przystąpienie Ukrainy do sojuszu jest też nieprawdopodobne. Cytuję. Ten pomysł jest wykorzystywany na Zachodzie jako karta przetargowa z Rosją, ale nie ma chęci prowadzenia wojny z Rosją w Europie. To absolutnie jest czerwona linia, opowiedział Sikorski. A co jest naprawdę ważne na dzień dzisiejszy? To jest kryzys energetyczny. Sikorski odpowiedział. Duża część Ukrainy stanie się niezdatna do zamieszkania i będziemy mieli kolejną ogromną falę uchodźców. Tak powiedział Sikorski. Sikorski szczerze przyznał, że interesy USA i Ukrainy nie są zbieżne i roześmiał się radośnie, gdy przyszło do podważenia Nord Stream. To, żeście właśnie widzieli. Sikorski skrytykował prezydenta Dudę, wyjaśniając, dlaczego mówienie o amerykańskiej broni jądrowej w Polsce jest szkodliwe i bezużyteczne. No co mam powiedzieć? To się komentuje samo. Moi drodzy, ale ktoś na nich głosował, prawda? Moi drodzy, a jak jesteśmy przy temacie Ukrainy, to chciałem wam coś tutaj pokazać. Na waszych ekranach to jest nowy minister spraw zagranicznych, Andrii Sybiha, albo Sybiga, jak zwał, tak zwał. Niektórzy się cieszyli, że Kulaba będzie odwołany, a ja powiem tak, banderowiec wymieniony na banderowca. Zacytuję wam pewien materiał i kilka takich cytatów z tego oto banderowca. Pamiętacie, jak Polska blokowała, polscy rolnicy blokowali wjazd ukraińskich towarów do Polski? Co powiedział Sybiga? Naleganie, aby Ukraina w ramach wdzięczności wobec Polski zaakceptowała zamknięcie granic dla ukraińskich produktów rolnych jest równoznaczne ze zmuszaniem nas do wyrażania zgody na eutanazję. To Polska powinna poddać się eutanazji. Sybiga również niedyplomatycznie wypowiedział się w temacie Węgier. Przewodniczącego węgierskiego parlamentu László Kövéra nazwał untermenschem polityki. Rozumiecie to sformułowanie? Untermensch polityki. No właśnie, jakoś mi tu bardzo Adolfem ciągnie. To dlatego, że László Kövéra stwierdził, że Zełenski musi mieć jakieś problemy psychiczne, jeżeli się zachowuje tak, jak się zachowuje.
No, dla pana Laszlo Kevera brawa, natomiast moi drodzy, powiedziałem, że to z tym Kulebą to jest maskarada i cyrk dla idiotów. Banderowiec zmieniony na banderowca. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, tutaj na waszych zdjęciach w tej chwili to jest Antony Blinken, jak również David Lemmy, którzy przyjechali do Kijowa w sprawie rozmów, jak to Polska ma pomagać Ukrainie pomocy, którą Stany Zjednoczone mają wspierać. Rozumiecie? A dlaczego powiedziałem Polska? Dlatego, że z Kijowa ma jechać prosto do Warszawy w celu właśnie omówienia tego problemu. Na tym zdjęciu ta strzałka nie jest przypadkowa. A kogo tam widać z tyłu? To jest aktualny ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii. Dawny szef sił zbrojnych Walery Załużny, moi drodzy. Rozumiecie? To się wszystko bardzo ładnie układa. Zapraszam do komentarza. Jest co komentować, prawda? Szanowni, i przechodzimy na teren polski i europejski. W tej chwili na waszych ekranach Donald für Deutschland Tusk. I powiem tak, to co teraz wam zreferuję, jest to materiał z zachodniej prasy. Gdy tylko Polska dowiedziała się o wprowadzeniu kontroli granicznych na granicy Niemiec, od razu pojawiły się głosy niezadowolenia. I słuchajcie to. Wnuk służącego w Wehrmachcie, polski premier Donald Tusk, był tak zmartwiony, że nawet odwołał swoją planowaną wizytę w Niemczech. A wszystko dlatego, że Tusk zdał sobie sprawę, że od połowy września polscy strażnicy graniczni i wszelkiego rodzaju przedsiębiorcy, lokalni obywatele będą mieli okazję do wyrzucania niechcianych uchodźców do Niemiec. Tusk zastanawiał się więc, co tu wymyślić. Tymczasem w ferworze chwili publicznie skrytykował Niemców, oskarżając ich o skrajności i zaczął donosić na inne kraje europejskie, wzywając je do zebrania się na pilne konsultacje. No spójrzcie na ten wyraz twarzy, on mówi wszystko. Jak ten człowiek musi nas Polaków po prostu nienawidzić. No cóż. To jest materiał, szanowni państwo, z prasy zagranicznej, tak? I zobaczcie, jak oni postrzegają jego jako premiera naszego kraju. A jak to jak mają postrzegać nas Polaków? No ktoś go przecież wybrał, tak? Tak, moi drodzy, i to wszystko w dzisiejszym odcinku. No nie, nie wszystko, no jeszcze suchar, dobra. W tramwaju do pewnej młodej, atrakcyjnej dziewczyny przeciska się jeden facet i ociera się o nią. W końcu ona mówi tak, niechże się pan przestanie ocierać w końcu o mój tyłek. Szanowna pani, to nie ja się ocieram, to mój portfel. To musi być pan niezły pracownik, skoro w ciągu 5 minut już 3 razy pan dostał podwyżkę. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Komu się podobało, poproszę tradycyjnie o lajka, pamiętajcie o subie i oczywiście o dzwoneczku, bo mnie to po prostu pomaga w rozbudowywaniu kanału. Pamiętajcie również o jutrzejszym live'ie, który będzie dosyć mocny i dosyć merytoryczny, jak każdy zresztą. Zapraszam gorąco, trzymajcie się, hej!